Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest granica funkcji. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru oraz coś do pisania i możemy rozpoczynać. Mamy uzasadnić, że podana granica tutaj poniżej nie istnieje. Moi drodzy, jest wiele dróg wyjścia z tej sytuacji, żeby uzasadnić, że jakaś granica nie istnieje, możemy zastosować różne twierdzenia, różne własności i tak też, moi drodzy, zrobimy w tym przypadku. Co zrobimy? Otóż wybierzemy sobie, wymyślimy jakieś dwa ciągi, które będą zbieżne do granicy właściwej lub niewłaściwej, a mówiąc wprost, wybierzemy dwa ciągi, które będą zbieżne do dwa różne ciągi, które będą zbieżne do tej granicy, do której dąży x i pokażemy, co się dzieje, kiedy wstawimy te ciągi w miejsce x do tej naszej funkcji. O co chodzi? Otóż wybieramy sobie pewien xn, nazwiemy go xn' jako pierwszy ciąg, który będzie miał postać 1 przez n oraz wybieramy sobie xn bis, czyli to jest ten nasz drugi ciąg, który ma postać minus 1 przez n i oczywiście nasze n należy do zbioru liczb naturalnych. I tak, to są dwa różne ciągi, jak sami widzimy. I także trzeba tutaj podkreślić, że on, tak, pierwszy ciąg przy n dążącym do nieskończoności, nasz xn' dąży do zera. No bo 1 przez n, jak n będzie rosło, dąży do zera, bo będzie 1 przez nieskończoność, czyli dąży do tej liczby, do której zmierzał x w naszej granicy, to jest dla nas bardzo ważna informacja, oraz nasz, przy n dążącym do nieskończoności, nasz xn bis też dąży do zera. Bo minus 1 przez n, podobna sytuacja, można by powiedzieć, żeby było minus 0, czyli po prostu 0. I teraz wstawimy sobie te dwa ciągi do tej naszej granicy, czyli mamy limes przy n dążącym do nieskończoności z 1 przez i w miejsce x wstawiamy sobie xn' i tutaj będzie to tak jak powyżej do trzecie. I tu zamieniamy na n dążące do nieskończoności, bo mamy tutaj ciąg, ale my wiemy, że on spełnia odpowiednie własności, dlatego możemy to zrobić. I teraz jak to zrobimy, no to będzie to i wstawimy wzór naszego ciągu, no to dostaniemy 1 przez 1 przez n do trzeciej, czyli to się równa limes przy n dążącym do nieskończoności z n do trzeciej. I to się równa nieskończoność, bo jeżeli n dąży do nieskończoności, no to tym bardziej jak podniesiemy do potęgi trzeciej, to to też będzie nieskończoność. No więc teraz próbujemy przy tym naszym xn bis, czyli mamy limes przy n dążącym do nieskończoności z 1 przez xn bis do trzeciej. I to się równa. Wstawiamy teraz nasze xn bis. Możecie sobie wymyśleć dowolne ciągi. To nie musi być tak, jak my tutaj przedstawiliśmy. Mogą to być dowolnie zmodyfikowane ciągi. Wybraliśmy naszym zdaniem te najłatwiejsze. I teraz mamy tutaj n dąży do nieskończoności. Wstawiamy nasze xn bis, czyli to jest minus 1 przez n do trzeciej. I to się równa. Odwracamy sobie, pozbywamy się piętrowego ułamka, czyli to jest limes przy n dążącym do nieskończoności minus n do trzeciej. No i jak wiadomo, minus n, minus do potęgi nieparzystej, to daje nam minus. Ponieważ n dąży do nieskończoności, więc tym bardziej trzecia potęga będzie nieskończonością, razy nasz minus, to będzie minus nieskończoność. Jak sami widzicie, otrzymaliśmy różne granice, więc ta granica nasza nie istnieje, bo wystarczyło, że zmieniliśmy troszeczkę nasz ciąg, dodaliśmy minusa i ta granica się zmieniła. Gdyby granica istniała dla dowolnego ciągu spełniającego własność taką, że jego granica byłaby równa 0, wynik powinien być zawsze taki sam, czyli powinna być zawsze, nie wiem, nieskończoność, 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 albo 2, 2, 2. Natomiast my dostaliśmy dwie różne granice, a zatem uzasadniliśmy, że podana granica nie istnieje. I to jest koniec zadania. Jak już mówiłam, możecie dobierać odpowiednio te ciągi, dowolnie, natomiast zawsze te własności muszą być spełnione. Czyli jeżeli tu x dążyłoby na przykład do 1, no to też nasz ciąg tu w tym punkcie musiałby zmierzać do 1.
Ja zachęcam Was bardzo serdecznie do innych zadań związanych z granicami, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.